Hej, witam Was serdecznie, mam nadzieję, że macie się dobrze i wszystko u Was w porządku. Dziś kompletnie niezaplanowany open box. To jest film, którego miałam już nie nagrywać, bo całkiem niedawno pojawił się u mnie właśnie PR-owy open box specjalnie poświęcony tym wyprzedażom 11 listopada, które będą miały miejsce na AliExpress. No i wtedy to był taki naprawdę olbrzymi film. Kto z Was będzie chciał, nie widział tego filmu, to wrzucę Wam tutaj linka, zobaczcie sobie. Natomiast no, przyszły do mnie kolejne spóźnione paczki i zrobiło mi się przykro tych biednych my friendów, którzy liczyli po prostu na prezentację tych produktów, ich rzeczy, ich sklepów przed 11.11. No i stwierdziłam, że jeszcze tych kilka paczek po prostu dogram, nagram osobny filmik. Już nie będzie tak długi jak tamten, ale myślę, że krótki też nie będzie, znając moje szczęście i tak, i znając moje PR-owe openboxy. Dobra, już bez zbędnego gadania przechodzimy do pierwszej paczki. Tutaj mam największą paczuchę. Ona jest największa z wszystkich, które do mnie przyszły. Co się tutaj znajduje? Nożyczki i jedziemy z koksem. O, tutaj mam szczoteczkę soniczną. Dosłownie identyczną szczotkę dostałam już w poprzednim filmie, z tym, że czarną, a ta jest czerwona. No dobra, zaraz sobie na to zobaczymy. No i ten produkt też dostałam. To jest firma InFace i to jest po prostu peeling kawitacyjny. No dobra, okej. Cała się ufajdałam już, oczywiście. Produkty są identyczne, natomiast sklep jest po prostu widocznie inny. Od innego sprzedawcy dostałam tą szczoteczkę. Tak wygląda opakowanie, zobaczcie, bardzo ładne opakowanie. Takie, no, jak już mówiłam w zeszłym filmie, jak produkty firmy MAC. Tak są fajnie zapakowane te produkty. Tutaj jest cała instrukcja obsługi, czyli cały manual z kartą gwarancyjną. Wszystko jest po angielsku, więc mega jest to objaśnione, są rysunki, bardzo przejrzyście wszystko jest tutaj pokazane. No i tutaj jeszcze mam kabelek do ładowania tej szczoteczki. Te szczotki dosłownie ładuje się raz na pół roku albo i dłużej. Wiem, bo miałam, używałam i zobaczcie, ta wygląda tak, piękna szczoteczka, czerwona. Jak widzicie, ona ma gradient od takiego trochę jakby pomarańczowego, takiej czerwieni, pomarańczowej, do takiej już ciemniejszej, mocno czerwonej. No i oczywiście mamy też różne rodzaje tutaj tych wypustek. Od najcieńszych, najbardziej delikatnych, poprzez średnie i do najgrubszych, takich mega już grubiutkich. No i tak wygląda z tyłu firma InFace. Tutaj sobie ładujemy ten produkt. O, szczoteczka działa. Nie wiem, czy to słychać, ale ona wibruje. Oczywiście naciskając ten guzik albo zwiększamy te wibracje, tą intensywność i szczotka jest mocniejsza, no albo możemy sobie właśnie minimalizować, w sensie zmniejszać te wibracje, żeby one były delikatniejsze. Kasia miała tą szczotkę, pokazywała Wam przy okazji też filmu, który nagrałyśmy, co warto kupić 11 na tej wyprzedaży AliExpressowej. Ona ma identyczną szczotkę, tylko że żółtą i używa jej od, jakoś mówiła, początkiem roku ją kupiła i po prostu jest jej ulubieńcem ogromnym i mówi, że no nie wyobraża już sobie swojej codziennej rutyny bez tego produktu. Tak więc jest ta szczotka sprawdzona też przez Kasię. No i tutaj mam drugi produkt, czyli to wszystko jest, zobaczcie, jak ładnie zabezpieczone. I to jest ten peeling kawitacyjny, czyli urządzenie, które służy do peelingu. Opakowanie też, zobaczcie, bardzo minimalistyczne, bardzo ładne, eleganckie, białe. Tutaj mamy z tyłu całą specyfikację, czyli mamy opisane dokładnie wszystko. Wprawdzie część jest po chińsku, natomiast no część też jest po angielsku. Tutaj sobie otwieramy, zobaczcie, jak ładnie się wysuwa nam cały ten produkt z opakowania. Tutaj mamy cały manual, czyli tutaj schowaną mamy i wtyczkę do ładowania, ładowareczkę naszą na USB i mamy też instrukcję obsługi. Wszystko tutaj jest. Instrukcja obsługi jest też po angielsku, też jest wszystko pokazane, obrazki są, żeby było nam łatwiej. No i tutaj mam sam produkt, zobaczcie, wcześniej dostałam biały, teraz mam czarny. Nie, różowy miałam chyba, tak? Chyba różowy.
Wow. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Produkt leciutki, bardzo płaski, bardzo taki elegancki, prosty, który no właśnie jest peelingiem kawitacyjnym, który ściąga nasz martwy naskórek. Używamy tego produktu oczywiście na mokro, skóra musi być mokra, zmoczona i tutaj mamy oczywiście jony dodatni, minusowy i ten produkt też ma takie drgania, albo możemy go używać i o, nie wiem czy to słychać, ale tutaj już się coś dzieje. EMS puls i tutaj nam pulsuje w tym momencie, czyli albo możemy mieć taki jednostajny, albo pulsacyjny ten, to tutaj te drgania tych jonów naszych. To są rzeczy, które naprawdę świetne są do domowego użytku, jeśli szukacie dobrych produktów, to jak najbardziej myślę ta firma InPhase jest godna polecenia. W ogóle opakowania, to jak te produkty się prezentują, to jest też świetny pomysł na prezent, bo one wyglądają bardzo elegancko i myślę, no nie ma tutaj jakiejś takiej lipy chińskiej, lipnej hały, tylko naprawdę wygląda to fajnie. Dobra, idziemy do kolejnej paczuchy. Tutaj mam paczkę taką, też dość dużą. Dostałam pudełko, w którym mam o, cały zestaw produktów. Wow! Słuchajcie, to nie jest produkt z AliExpress, to jest firma I Love Box, która specjalizuje się właśnie w takich miesięcznych pudełkach. Można sobie wykupić taką subskrypcję i po prostu co miesiąc dostajemy niespodziankę w postaci pudełka z różnymi oczywiście kosmetykami i produktami beauty. I zazwyczaj to jest tak, że takie pudełka po prostu mają dużo większą wartość niż produkty, które znajdują się w środku. Tak więc zobaczmy sobie, co przyszło do mnie w tym pudełku. To jest pewnie jakiś październikowy zapewne, albo listopadowy już, no nie wiem. Ale jak wejdziecie na stronę, to tam wszystko będzie wypisane. Oczywiście wszystkie informacje też dostaniecie w opisie pod filmem, gdyby ktoś był zainteresowany, chciał sobie zobaczyć co i jak, jakie produkty na przykład były w poprzedniej edycji, no jak to po prostu wygląda. Pierwszy produkt, który dostałam, to jest Face Peel, Aqua Face Peel. Aqua Your Body, tak się nazywa firma i to jest rolujący gomasz z kwasami AHA, czyli po prostu taki peeling jakby. No i mamy tutaj, muszę sobie to otworzyć, o, mamy dozowniczek i mamy produkt, który jest, wow, ale specyficzny, ma taki morski, dziwnie świeży zapach. Bardzo wodnisty, dogłębnie oczyści skórę i zmniejszy uczucie szorstkości bez konieczności tarcia. A, rozumiem, czyli po prostu nałóż na namierzoną skórę dekoltu szyi i twarzy, omijając okolice oczu, masuj delikatnie, aż do pojawienia się złuszczonego naskórka. Spłucz wodą, powracaj tu codziennie przez tydzień, a następnie 2-3 razy w tygodniu. Okej, czyli jest to taki bardzo delikatny peeling do twarzy, żel może złuszczający, coś na tej zasadzie. On faktycznie jest bardzo delikatny, bo jest bardzo taki wodnisty. Formuła jest leciutka, to jest produkt, który myślę będzie świetnie się nadawał dla osób z cerą taką bardziej wrażliwą, generalnie z cerą, która no, wymaga takiej większej delikatności. Dalej, co ja tutaj mam? Bomb Cosmetics Chocolate Orange, czyli coś, co jest czekoladowo-pomarańczowe. Świeczuszka, zobaczcie jak wygląda pięknie ta świeczka. O, ale świetna. I pachnie faktycznie jak czekolada pomarańczowa, z pomarańczami. Jeśli ktoś lubi taką czekoladę właśnie z kawałkami pomarańczy, no to to jest dosłownie do schrupania. Pięknie wygląda, duża świeca, ręcznie wytwarzana świeca zapachowa z olejkami eterycznymi. Super. Czas palenia około 45 do 50 godzin. Świeczkę też na 1000000% zużyję, bo u mnie świeczki, kominki i tego typu jakieś właśnie kadzidełka w zimie i w jesieni to jest must have dosłownie, nie ma bez tego wieczoru. Kolejny produkt, to jest Mokosz. Mokosz to jest świetna firma, bardzo lubię ich produkty, zresztą nieraz już pojawiały się u mnie na kanale. To jest peeling do ust malinowy. Pięknie, produkt pełnowymiarowy, 15 ml. Wow, on ma chyba w sobie pestki malin, przynajmniej tak wygląda, jakby tutaj były, tak, pestki malin. Zaraz sobie zobaczymy. Dosłownie zaraz zjem go.
Wiecie co, to pachnie jak wszyscy mają mambę. Mam i ja. Kojarzymy te takie gumy rozpuszczalne. To jest smak mojego dzieciństwa też. I tak, to pachnie jak te, jak ta mamba taka malinowa. Oj, przepiękny zapach. Przepiękny. No i tutaj jeszcze mam, co to jest? Kula do kąpieli. Super. Grejpfrut i zielona herbata. La Cou, tak się chyba nazywa firma. Ręcznie wykonana, musująca kula do kąpieli o zapachu grejpfruta, zielonej herbaty, wzbogacona o masło shea, olej ze słodkich migdałów i witaminę E. No to czeka mnie teraz mega kąpiel z ukojeniem zmysłów i ciała. I jeszcze tutaj dostałam Nutridom Face, nawilżenie i regeneracja. Maseczka do twarzy z ekstraktem z awokado. Dwie saszetki po 7 ml każda. Mamy tutaj witaminę A, B, C, D, E oraz K, a także minerały i proteiny. No i super, mega. Też zużyję na pewno, będę testować. Mamy dla Ciebie coś ekstra, kod rabatowy I Love Box, 30% zniżki na zakupy w sklepie butikcosmetics.pl. Dostałam też tutaj coś takiego i to jest na 14 użyć i tutaj jest gąbka. To jest gąbka do mycia, ale słuchajcie, o ile no tak, o ile to wygląda jak gąbka, to jest w tym momencie bardzo twarda, bo jest nasączona czymś. Pachnie pięknie, nasączona jest jakimiś właściwościami, pewnie jakimś takim żelem, czymś myjącym, bo jak mam tutaj napisane, jest to wszystko w jednym, czyli taki produkt, który służy do mycia, ale już nie wymaga użycia żadnego mydła. Po prostu ta gąbka jest nasączona jakby tym mydłem, czy tą substancją myjącą. No i łączy to ze sobą, wiecie, funkcję usuwania martwego naskórka, czyli oczyszczająca funkcja właśnie, no bo mamy tutaj gąbkę, tak, która złuszcza martwy naskórek, no i też funkcję myjącą, czyli mamy tutaj też produkt właśnie stricte do mycia. No oczywiście, widzicie, to ona jest tutaj włożona, można sobie ją wyciągnąć z tego opakowania i super to wygląda, no powiem Wam, że to jest taka nowość, nigdy wcześniej, przynajmniej dla mnie, nigdy wcześniej nie miałam okazji używania czegoś takiego. Na pewno jest to wygodne rozwiązanie, bardzo takie handy i dla osób, które na przykład też podróżują, no to myślę też jest fajne rozwiązanie, bo wystarczy wziąć sobie gąbeczkę z sobą i tyle. I nic więcej nie trzeba z sobą brać, żadnego żelu ani żadnego mydła. Dobra, no to co, przechodzimy do kolejnej paczki. Tutaj mam następną paczuchę. Tutaj mam torebkę, torebeczkę, która wygląda tak. Mamy tutaj uszka, mamy też jedno długie ucho na ramię. Oczywiście to jest taka sztruksowa torba, co zresztą widać. Bardzo pojemna, wielka jest ta torba. To jest fajna torba, myślę, będę mieć na zajęcia. O, jak chodzę na salsę, czy gdzieś właśnie na jakieś zakupy. O, nawet taka, wiecie, zakupowa, bo ona jest mega pojemna, duża. I teraz tak, w środku mamy kieszonkę. Czyli jest tutaj wszyta kieszonka jeszcze, no i oczywiście torba też jest zamykana jeszcze na zamek, bez problemu. O, fajnie luźno chodzi ten zameczek. Taki worek, który, tak, myślę spoko, na zakupy jak znalazł, albo na przykład na buty i na zajęcia i jazda. Spoko, jakość wykonania jest bardzo ok, wszystko w porządku, wszystko jest ok, bez zarzutu. Kolejna paczuszka tutaj. Dość ciężka. Tutaj mam coś, co wygląda jak masa pudełek z biżuterią. Okej. Powyciągamy sobie to wszystko. O, tu dostałam jeszcze torebeczki na te pudełka, do tych pudełek. Wow, ale czadzior. 6. W sumie mam 6 pudełek. I do tych pudełek też mam 6 takich tutaj kartoników. Silver Polishing Cloth. Okej, czyli tutaj w środku są szmatki, czyli do każdego pudełeczka mam szmatkę po prostu, która jest tak ładnie zapakowana. Made in England, czyli ten produkt pochodzi z Anglii. Wow, no dobrze. Tak wygląda po otwarciu. I tutaj mam taką szmatunię maleńką, fajną. No, wygląda to grubo.
I te piękne, zobaczcie, torebeczki do każdego, torebunia. Taka, taka fajna, z misiaczka. Bardzo, bardzo mięciutka, bardzo fajna. Okej, okay. No dobra, no to co? Zaczynamy, otwieramy. Pierwsze pudełko, zobaczcie, każde też z tych pudełek jest włożone jeszcze w osobną taką nakładeczkę, żeby się pudełko nam nie poniszczyło. Przez to pudełeczko wygląda no jak nowe, nie ma tutaj nigdzie żadnego zadarcia, żadnego wbicia, wklęśnięcia, żeby coś gdzieś się obiło. Wygląda to bardzo pięknie. No i w środku... O matko! Mam zestaw pierścionków. Wow, no wygląda to dobrze. Mam tutaj wybitą próbę srebra S925, aczkolwiek ta próba jest bardzo wyraźna i bardzo duża. Tak więc ja jestem uczulona na takie pieczątki, no bo bardzo dużo z Chin takich produktów przychodzi i niekoniecznie to znaczy, że to są produkty srebrne. Natomiast no to trzeba by sprawdzić, ale... Produkty prezentują się przepięknie, przepięknie. Zobaczcie, to jest zestaw. Wow, aż muszę to ubrać. To wygląda jak mega piękny, porządny, zaręczynowy dosłownie pierścionek. Wiecie co, no prezentują się te produkty naprawdę nieskazitelnie. Oczywiście nie wnikam, nie wiem co to jest za materiał, czy to faktycznie jest srebro, no to trzeba by po prostu sprawdzić. Natomiast wyglądają bardzo luksusowo i wyglądają bardzo porządnie. I dosłownie jakbym nie wiedziała, to bym pomyślała, że z jakiegoś apartu, czy z jakiejś innej takiej fajnej, dobrej firmy znanej. Tutaj mam kolejne pudełeczko i kolejne, zobaczcie, też nakładeczka. Pudełeczko zielone. Okej. Okej, okay. No to już jest wielka obrączka. Nie, no nie sądzę, żeby to było srebrne, no po prostu nie może być. Chociaż też mam wybitą tutaj próbę srebra. Aż chyba się pokuszę i pójdę do jubilera sprawdzić, żeby mieć stuprocentową pewność. Boję się, że jak go wcisnę na palec, to już go nie ściągnę. Dobra, dam może na ten mniejszy. Zobaczcie. To jest taka gruba obrączka z grubymi, dużymi cyrkoniami. Nie mogę go wcisnąć, staram się, na ten palec, potem go nie ściągnę. O, wygląda tak, na tym paluchu. Bez znaczenia, czy jest to srebro, czy nie, myślę, będę chodzić. Kolejne pudełeczko mam tutaj. Okej. Tutaj mam coś, co już wygląda trochę gorzej. Poprzez te złote fragmenty, które są malowane i nie jest to tak dopracowane jak w tych poprzednich produktach, dlatego no, tutaj już nie wygląda to aż tak porządnie może, aż tak elegancko jak w tamtych poprzednich. No nie, to już wygląda trochę jak z Chin, tak, bardziej jak z Chin. I on... też ma wybitą próbę srebra. Także tak, im dalej w las, tym bardziej jestem pełna wątpliwości co do tego, że to są srebrne produkty. No ale okej. Okay. Kolejne pudełeczko. Wygląda tak. Z tej strony. O, jaki ten jest śliczny. Ten jest piękny. Takie rzeczy ja lubię. Wow, to jest pierścionek, który... no wygląda ślicznie, taki bardzo delikatny jest. Ja mam strasznie grube paluchy tutaj, w tych miejscach, w tych łączeniach. Natomiast no zobaczcie, tak wygląda. Prawda, że pięknie? No mi osobiście ten pierścionek bardzo się podoba. I ten wygląda bardzo tak elegancko i ekskluzywnie, i drogo. O, to jest chyba dobre określenie. Tak, ten pierścionek wygląda zdecydowanie drogo. Też ma wybitą próbę srebra, no ale podejrzewam, że one wszystkie będą mieć wybitą próbę srebra. Dobra, tu mam jeszcze jedno, takie małe, potem jeszcze mam jedno większe. Też z tej strony się otwiera. Ojej, a ten jest wielgachny. Ten jest taki... Okej. Ten jest taki na bogato. No ale też ładnie wygląda, też się ładnie prezentuje, zobaczcie. Mamy tutaj jakiś kwiatuszek z jedną dużą cyrkonią, no i oczywiście cała masa mniejszych cyrkonii naokoło. Nie no, ten pierścionek też wygląda ładnie i też wygląda tak solidnie. Ten mi się podoba też w sumie, nie jest taki, pomimo tego, że jest duży, to wygląda, prezentuje się pięknie. I ostatnie pudełeczko, które mi zostało, to jest większe, więc...
Tu też mam dwa produkty. A tutaj mam dwa pierścionki, które są z białymi i z różowymi cyrkoniami i z serduszkiem. Nie wiem, jak to pokazać, żebyście widzieli. Tutaj mam serduszko, no i tutaj mam taką obrączkę. Oczywiście też jest wybita próba srebra. Dobra, ubierzmy sobie i no, ten też wygląda fajnie. Oczywiście to jest kwestia gustu, co kto lubi, co komu pasuje. Natomiast no, wygląda fajnie ten zestaw. Bardzo fajnie wygląda ten zestaw i osobiście bardzo mi się podoba. Tak, i myślę, że będę chodzić. Taki jest też dość ciężki, solidny. Zostawiam ten pierścionek na łapce. Dobra, i ostatnia paczka, którą mam. Tutaj mam ostatnią paczuchę. Zobaczmy, co tutaj do mnie przylazło. Cała masa kosmetyków. Co ja tutaj mam? Po pierwsze, mam płateczki, takie plastry po prostu na niedoskonałości. Już kiedyś dostałam te produkty. Dosłownie identyczne. Jeden jest słabszy, drugi jest mocniejszy, ten jest chyba słabszy, ten jest tak, ten jest mocniejszy. Mamy tutaj po 22 plasterki, no i tutaj mamy 12 mniejszych, 10 większych, które po prostu nakładamy, jak gdzieś coś nam wyskakuje, gdzieś się coś pojawia i chcemy to po prostu wysuszyć, no to wtedy nakładamy sobie taki przeźroczysty plasterek. Dosłownie wygląda to jak plaster taki na ogniaty, na nogi, takie maleńkie, okrągłe i to po prostu ma w sobie kwas, który wysusza. No z tyłu jest oczywiście też pokazane, cała instrukcja obsługi, w zasadzie wszystko jest pokazane, co, gdzie i jak. Możemy ustosować ten produkt na przykład na noc, albo na minimum 5 godzin w ciągu dnia. Eye serum, czyli serum pod oczy, przeciwstarzeniowe, liftingujące, napinające. I to jest to samo. Dwa takie same dostałam. Okej, okay. No to zaraz sobie jedno otworzymy. Dostałam też serum pod oczy z witaminą C. I to z kolei jest rozjaśniające i usuwające, minimalizujące czarne podkowy, sińce pod oczami. Tak więc to jest takie stricte właśnie rozjaśniające. Dostałam też krem, który jest na cerę problematyczną, czyli do cery problematycznej dla osób, które mają niedoskonałości, mają dużo zaskórników, niedoskonałości. To jest krem, który ma w sobie olej z drzewa herbacianego i ekstrakty z różnych roślin. I ten krem jest tutaj napisane, że efektownie usuwa, radzi sobie z wszelkimi wypryskami, zaskórnikami, ściąga pory, naprawia jakieś takie zniszczenia skóry, czyli jeśli gdzieś naruszyliśmy ten naskórek, to też leczy ten krem. I jeszcze mam dwa produkty, step 1, czyli krok pierwszy, krok drugi. Pierwszy krok to jest nasza maseczka, maseczka oczyszczająca wszelkie właśnie zatkane pory i jakieś takie niedoskonałości. I też tutaj mamy wyciąg z drzewa herbacianego i maska głęboko oczyszcza. Natomiast drugi krok to jest serum, które też jest z drzewa herbacianego z wyciągiem, który napina skórę i ściąga, zmniejsza pory, czyli zamyka pory. Firma Braylee to jest firma, z której mam dużo produktów, dostawałam już nieraz. I oni mają całkiem w porządku produkty, naprawdę, i które nie kosztują majątku. Są bardzo tanie produkty, a warte wypróbowania, bo działają. O, jak słodko, tak wygląda to serum pod oczy. Fajna buteleczka, taka plastikowa. Zobaczcie, mamy tutaj taki dozowniczek, więc fajnie tutaj, zresztą zobaczmy sobie na to serum. O, ono jest dość gęste, nie jest takie bardzo lejące. Formuła bardziej taka żelowa. Jak ładnie pachnie. Piękny kwiatowy zapach. I tak, 20 ml to jest sporo, to jest naprawdę sporo. Jeszcze chcę zobaczyć na to, przede wszystkim na to serum minimalizujące pory. Jak ono, jak to tutaj wygląda. O, okej. No to tutaj mamy serum, które ma pipetkę, zielona, też plastikowa buteleczka, chociaż wygląda na szklaną. Tutaj mamy 17 ml, tak. Wygląda bardzo fajnie, naprawdę tak. Tak jak taka wręcz poison, jakaś trucizna. Tak mi się skojarzyło, taki zielony, fajny kolorek. Zobaczcie, to serum jest też bardzo takie wodniste. Zapach ma bardzo specyficzny. Nie do końca przyjemny. Taki trochę jak zioła, ale takie zioła z trawą pomieszany zapach.
Ale no nieważne jaki ma zapach, ważne żeby działało, to jest najważniejsze, prawda? W końcu nie kupujemy dla zapachu kosmetyków, tylko po ich właściwości. No i tutaj jeszcze mam taki kremik, zobaczmy sobie jeszcze na ten krem. Maleńkie takie opakowanie, 20 gramów, też plastikowy pojemniczek, złota nakręteczka, mamy wszystko zabezpieczone. Tutaj jeszcze mam taki, o, ale ten krem jest gęsty, słuchajcie, on wygląda jak takie masło zbite. Wcisnęłam nos, oczywiście, jak zawsze. Oj, też bardzo specyficzny zapach, jak taka maść, były takie maści kiedyś, kojarzycie z kotem? Takie małe, maleńkie, czerwone i była, nie, albo tygrysa, tygrysia maść, coś takiego? To jest też z czasów mojego dzieciństwa, moja babcia coś takiego kiedyś miała, ale to pachnie właśnie tak, takim trochę mentolem. Takim właśnie olejem z drzewa herbacianego, połączonym z mentolem. Taki bardzo apteczny zapach. I krem jest bardzo gęsty, bardzo kremowy, ale nie jest tłusty. On jest taki, no taki ciekawą ma taką formułę. Na pewno nie jest wodnisty, to na pewno nie. Ale jest tutaj też napisane na opakowaniu, że jest oil free, czyli bezolejowy. No to co? Mamy to. Myślę, że nie będę już tego otwierać. To serum będzie wyglądało identycznie jak to, tylko buteleczka nie będzie pewnie fioletowa, a będzie pomarańczowa. Natomiast wydaje mi się, że opakowania będą identyczne. No i tak samo myślę, to serum, ta maska będzie wyglądała tak jak to serum, tylko po prostu będzie inny produkt w środku. Dobra, no i to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dzisiaj była szybka akcja, bo tak dużo tych paczek do mnie nie przyszło. To są spóźnione paczki, które po prostu do mnie dotarły i które też jeszcze chciałam Wam przed poniedziałkiem pokazać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Całusy śle, udanych łowów Wam życzę przede wszystkim w 11. Poróbcie dobre zakupy, podzielcie się też, jak macie jakieś takie fajne produkty w komentarzach pod filmem. Dzielcie się swoją wiedzą i swoimi perełkami z innymi po prostu aliekspresowymi maniakami, zakupoholikami. Może też sama skorzystam, też sobie coś kupię. Póki co, całusy śle i widzimy się w kolejnym filmie. Mua.